Witam Państwa w Gnieźnie 1 lutego 2020 roku, mecz 6 kolejki halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie. Stela Gniezno podejmuje bałagan Rustico Łubianka. Bałagan Rustico Łubianka rozegrały 5 meczy, mają 1 punkt, bilans bramkowy bałaganów to 16 bramek zdobytych i 39 bramek straconych. Najlepszym strzelcem bałaganów jest Karol Szyplik, zdobywca 6 goli. Bałagany zajmują 7 miejsce w tabeli ligowej. I gospodarz dzisiejszego spotkania Stela Gniezno rozegrała 5 meczy, nie zdobyła jeszcze punktu meczowego. Bilans bramkowy Steli to 12 bramek zdobytych i 37 bramek straconych. Najlepszym strzelcem Steli Gniezno jest Maksymilian Meller, zdobywca 6 bramek. Stela zajmuje 8 miejsce w tabeli ligowej. Która z drużyn wyjdzie obronną ręką z tego spotkania, okaże się po końcowym widowisku arbitrów dzisiejszego spotkania, a są nimi Rafał Fredyk, Jarosław Kluciński. Ja namawiam Państwa do subskrypcji mego kanału i życząc wielu sportowych emocji, zapraszam do oglądnięcia relacji z tego spotkania. Rozpoczęło się spotkanie bałagany Rustico Łubianka, Stela Gniezno. Thank you.
Kolejna bramka dla bałaganów. Wynik 3-2. Zakończyła się druga kwarta spotkania bałaganu Rustika Łubianka, Stela Gniezno prowadzą bałagany 3-2. Rustika Łubianka, Stela Gniezno, 3-3. Czwarta bramka dla Steli Gniezno.
Piąta bramka dla Steli Gniezno. Rozpocznie się czwarta kwarta meczu Bałaganu Rusznika Lublanka. Stela Gniezno prowadzi, Stela Gniezno 3-5. Thank you.
Zakończyło się spotkanie Stella Gniezno Bałagany Ruski Kołobianka. Zwyciężyła Stella Gniezno 5-4. Bramki zdobyli dla Bałagany Ruski Kołobianka Karol Szyfrów 2, Artur Kościelski 1, Filip Sobczak 1, dla Steli Gniezno Marcin Nowakowski 2, Rafał Stupczyński 1, Maksymilian Nowar 1 i Mateusz Andrzejczak 1. Pozostałe wyniki spotkań w 6. kolejki ligowej. Warta Poznań pomoże Mentalnie 2 do 7, Start 1954 Gniezno, KKS Rogowo 5 do 3, Grunwald Poznań, AZS Kozłów Poznań 9 do 3. Zapraszam Państwa na moje inne relacje. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stupczyński.